Kafe Muzeum. Żadna z ludzkich cnót nie jest na tym świecie niezmienna prócz jednej – prawdziwej pobożności. Wiara nie może nas rozczarować, ponieważ nie obiecuje nam niczego na ziemi. Głęboko wierzący nie rozczaruje nas, jeśli nie szuka na ziemi korzyści dla siebie. Przenosząc to na życie ludów, powiemy, iż szukają one na próżno tak zwanych cnót narodowych, które są powielekroć bardziej wątpliwe niż cnoty osobiste. Dlatego nienawidzę narodów i narodowych państw. Moja stara ojczyzna, monarchia, była domem o wielu drzwiach i wielu komnatach dla różnego rodzaju ludzi. I oto dom ten podzielono i zniszczono. Nie ma w nim już nic do szukania. Nawykłem żyć w domu, a nie w kabinach. To motto całej książki, niestety nie mojego autorstwa, bo fraza niezwykle wzniosła. To napisał Józef Roth, a jest to fragment książki pod tytułem Po piersie cesarza. Drodzy Państwo, odnosząc się do tego cytatu, czy też do tejże cytaty, jak w zasadzie powinniśmy staroświecko powiedzieć, popełniamy zasadniczy błąd. Otóż myślimy o historii w kategorii dzisiejszej, czyli w kategorii dzisiejszych narodowych państw. Tymczasem narodowe państwa to wymysł raptem XIX-wieczny. Przez całe stulecia państwa nie były własnością jednego narodu. Tak było również i w Rzeczpospolitej. No przecież Mikołaj Kopernik, co prawda napisano o nim, wstrzymał słońce, ruszył ziemię, polskiego wydało plemię, ale zważywszy na dzisiejszą klasyfikację narodowościową, Kopernik był Niemcem, bo mieszczaństwo w Polsce było do czasów renesansu w dużej mierze niemieckie, bo na niemieckim, magdeburskim prawie lokowano na terenach Rzeczypospolitej miasta. Więc myśląc o historii, nie myślmy o niej w kategorii dzisiejszej. Między innymi o tym jest ta książka, stąd to motto.